Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Długo mnie nie było, kawał czasu. To nie to, że w jakiś sposób tam sobie wymyśliłem, że zrezygnuję z szukania na polach i skupię się tylko na kurierze, którego oglądacie w zasadzie codziennie. Nie, nie, absolutnie nie tak. Po prostu znalezienie złota pociągnęło za sobą skutki takie, że wyczerpało mój limit szczęścia na jakiś czas. 6 razy już byłem na wykopkach od czasu, kiedy podniosłem złotko. No i co? No i niestety, nic, absolutnie. Nawet wytartej blaszki. A kapsli przecież wam pokazywać nie będę. Była plaża, było pole i była lipa. Kompletna lipa. No ale pomyślałem sobie, że to wszystko odczynię. Dzisiaj odtańczyłem taniec taki odpędzający pecha detektorystycznego. Machałem szpadlem nad głową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowego zegara. Wiecie, jak to trzeba zrobić, prawda? Wszyscy na pewno. Plułem przez ramię lewe i prawe na wszelki wypadek. No i tam robiłem inne tego typu cuda, także już na pewno teraz będzie dobrze. A być dobrze musi, bo lada chwila, za dni kilka, 29 czy też 8, 28 maja wyruszam na pierwszy od wielu, wielu miesięcy zlot do UK History Finders, do Tomka Pisarka. Spotykamy się daleko po drugiej stronie Anglii i będzie bardzo zacnie, bo jadą chyba wszyscy, którzy jechać mogą. Także będzie grubo, zobaczycie relacje po drodze, znowu będę mijał Stonehenge. Jeżeli warunki pozwolą, jeżeli znowu spotkam się tam z jakimś korkiem tradycyjnie, no to na pewno kamera będzie leżała obok mnie. No i spróbuję zrobić jakiegoś screena, jakiś taki krótką migawkę zmijania tych kamiennych monolitów, żeby tradycji stało się zadość i żebyście wy także zobaczyli je w drodze do miejsca zlotowego. Na zlot kupiłem parę nowych rzeczy, tak dzisiaj chciałem te rzeczy nakręcić, ale pomyślałem sobie, że może nakręcę coś innego. Zrobię taki malutki filmik, malutką opowieść o monecie złotej, którą znalazłem, żeby wykasować tego pecha, już zamknąć sprawę tej monety, no i mieć to z bani, że tak powiem. Pokażę wam też pewne nabytki, bo te rzeczy kupiłem, ich nie znalazłem, które zasiliły w ostatnich dniach moją kolekcję. Pokażę je wam, bo są super. No pokażę. No ale po wstępie czas zacząć opowieść o tym złotku moim. Złotko pojawi się gdzieś tutaj obok głowy, żeby było łatwiej. Jest to suweren, tak jak już pisałem i mówiłem w poprzednim filmiku, znaleziony na polu Mariusza Jażdżyka. Śliczna monetka, za którą ślicznie Mariuszowi dziękuję. W tym rysunku zaklęte jest nieco historii w rysunku na tej monecie, historii i tradycji. No i tak pokrótce, złote monety pojawiły się w historii Wielkiej Brytanii wielokrotnie na przestrzeni dziejów. Znamy je z okresów celtyckich, te koniki celtyckie, takie śliczne, malutkie. Znamy je z Brytanii pod wpływami rzymskimi. Tutaj pojawiają się typowe rzymskie aureusy i tak dalej. Potem wciąż odgrywają jakąś tam marginalną rolę w obiegu monetarnym wyspy. Ale w użyciu są raczej ich śladowe ilości, tak jak mówię, marginalnie. Gospodarka monetarna wyspy w ogromnej mierze opiera się na monecie srebrnej. W zasadzie pensy jako główna moneta obiegowa funkcjonowały w gospodarce Wielkiej Brytanii aż do roku 1489. Wówczas król Henryk VII wprowadził do obiegu funty, a w 1504 roku do obiegu wszedł shilling. Na kilkasetek lat tworząc taki nienaruszalny system funt, shilling, pence, prawda? W którym w tym systemie na jednego funta składało się 20 shillingów, a na jednego shillinga 12 pensów. Czyli z automatu łatwo policzyć, że jednego funta stanowiło 240 pensów. Straszną plagę stanowili wówczas fałszerze i tu wam powiem taką ciekawostkę.
walki z fałszerzami podjął się szerzej znany z praw grawitacji Isaac Newton. Pamiętacie, Newton ten, co jabłkiem w głowę dostał. Po odkryciu teleskopu, no i po swojej ciężkiej walce z tą fizyką i jabłkami, zdecydował się na małe przebranżowienie i skupił na sprawach bardziej takich przyziemnych. Przepraszam. Skupił się na pieniądzach. Został mistrzem Mennicy Królewskiej i udało mu się wygrać wojnę z fałszerstwem. Doprowadził do tego, badając monety i poszukując, do ograniczenia procederu fałszerstwa. Podobno miał nawet w zwyczaju przebierać i wizytować podejrzane knajpy, udając kogoś innego, także tutaj Newton był taki, no, nienaukowy, tylko po to, żeby znaleźć dowody fałszowania monet. Udało mu się zebrać wystarczającą ilość dowodów, aby złapać Williama Colnera, największego wówczas fałszerza pieniędzy w Anglii, monet w Anglii. Pewnie dlatego ówczesny John Keynes uważał Newtona nie tylko za największego geniusza swoich czasów, jeśli chodzi o fizykę, mechanikę i takie inne sprawy, ale również za niezwykle efektywnego urzędnika. No ale wracamy do złotych monet. Złote funty zastąpiły wcześniejsze anioły i półanioły, które były w obiegu i zaczęły w tym obiegu występować od 1580 roku. Ale taką prawdziwą popularność zdobyły dopiero w wieku XVII. Obserwujemy wówczas ogólnie taki wzrost wartości złota, jak to bywa na przestrzeni wieku, prawda, w stosunku do srebra. Brytyjscy kupcy zatem za sprowadzone towary chętnie płacą srebrem. Wydają mniej wartościowe srebro, za swoje natomiast żądają zapłaty w złocie. Mocny jest wtedy handel z Chinami, gdzie srebro jest podstawową i główną walutą obiegową. A w Brytanii bardzo popularne dodatkowo stają się sztućce i zestawy stołowe ze srebra. Rośnie na nie popyt. Z automatu srebra na rynku też ubywa. To wszystko powoduje, że rynek monetarny tutaj na Wyspach Brytyjskich silnie wiąże się na długie lata ze złotem. Rosnąca wtedy brytyjska potęga, jakby to powiedzieć, uporządkowanie systemu i przejście na pokrycie w złocie wyniosło funta brytyjskiego do miana najmocniejszej wówczas waluty świata, akceptowalnej niemal w każdej jego części, w każdej części globu, czyniąc funta pierwszą walutą międzynarodową tak naprawdę. Umocnił się, to trwało naprawdę długie, długie lata. Pamiętacie jeszcze w latach, w około 2000 roku, funt po 7 zł. Jerzy III, który zasiadł na tronie i siedział na nim aż 59 lat, uchodzi za najdłużej panującego monarchę, nie monarchinię, w Wielkiej Brytanii. Doczekał się wejścia do obiegu suwerena. W kształcie i wadze rysunku, w takim, w jakim znamy go dzisiaj i widzimy na tej monecie, którą ja znalazłem. Pierwsze współczesne złote suwereny zostały wybite w 1817 roku. W awersie monety widzimy profil panującego, w tym wypadku króla Jerzego III, na rewersie świętego Jerzego i smoka, rzymskiego rycerza walczącego z bestią. Przedstawienie to zaprojektował jeden z najbardziej wówczas znanych grawerów klejnotów na świecie, Benedetto Pistrucci. I ten nowy nominał z 1817 roku stał się dominującą monetą handlową aż do pierwszej dekady wieku XX. Suwereny mają 22 mm średnicy
niezmiennie. Ich waga wynosi 7,98 grama. Są wykonane z 22-karatowego złota, czyli w monecie czystego kruszcu jest 7,31 grama. I na zakończenie jeszcze słowo o zarobkach w okresie, z którego pochodzi ten mój suweren, moja moneta, czyli około roku 1900. Moja jest 1905. Więc z czasów króla Edwarda VII, syna królowej Wiktorii. Ojca króla Jerzego V, a dziadka, pradziadka miłościwie panującej nam Elizabeth II, czyli Elżbiety II. W 1900 roku za 75 dni pracy umiejętnego rzemieślnika płacono około 25 funtów. 75 dni pracy, 25 takich monet. Ergo miesięcznie wynagrodzenie takiegoż pracownika wynosiło 10 takich monet, 10 takich funtów miesięcznie. Za tę kwotę można było wówczas kupić, tak zaokrąglamy oczywiście, na przykład można było kupić na przykład jedną krowę albo 7 kwart zboża. Dziś takie 10 funtów to jest równowartość kwoty około 785 funtów współczesnych. Czyli miesięczne zarobki w granicach 785 funtów, prawda? To tak ja miałem na zasiłku dla chorobowym, tak. No i co? No i tyle o tej złotej monetce. Może tak nieco chaotycznie, może tak nieco na szybko, ale powiem wam, ja ten filmik nagrywam o takim dużym spontanie, żeby go tylko nagrać i żeby powiedzieć wam to i owo, co się tam u mnie dzieje. No ale przechodzimy do biureczka, ja zrobię ciach mach, ucinamy ten kadr, no i na biureczku pokażę wam kilka rzeczy przygotowanych do pokazania. Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, to medal wybity w 1897 roku, upamiętniający gigantyczne koło rekreacyjne w londyńskim Earl's Court. Tutaj z tej strony widzimy taką długą legendę. Takie medale były bite co roku przez czas, kiedy to koło funkcjonowało w Londynie. Ja obrócę, pokażę wam z drugiej strony, jak to wygląda i zaraz zacznę kontynuować. Dźwięki. Tutaj mamy to koło diabelskie, ten diabelski młyn londyński. Na tej reklamowej monecie, na tym reklamowym tokenie medalu. No i teraz pokrótce. To jest wzorowane na projekcie George Washington Gala Ferris. Takie same koło stało sobie gdzieś tam w Chicago, zbudowane na Columbian Exhibition, wystawę z 1893 roku. Budowa tego koła londyńskiego odbywała się pod kierownictwem Waltera Bassetta i otwarto to koło dla publiczności 6 lipca 1895 roku. Na wystawę Empire of India. Czekajcie, to może jakoś tak inaczej, troszeczkę, żeby się ruszyło. Koło kręciło się, pracowało do kolejnej wystawy, wystawy austriackiej w roku 1906. Tutaj się naczytałem o ilości stali użytej, o różnych tam kwestiach ilości ludzi, których to koło przewoziło i tak dalej. Chciałem wam o tym opowiedzieć, ale pomyślałem, że może to przeładowanie treścią. No bardzo fajny tokenik, mnie on bardzo cieszy. Jego sobie kupiłem z uwagi na to, że jest taki interesujący. No to robimy jeszcze ciach mach i pokażę wam jeszcze jedną rzecz i krótko o niej opowiem w paru słowach, dosłownie w paru. Podczas I wojny światowej niemieckie władze borykały się z brakami pieniędzy, zdawkowych, małych monet do wydawania reszty, prawda? Metale stały się surowcem strategicznie cennym, więc szukano możliwości prowadzenia handlu w miastach przy użyciu innych środków.
W Bolesławcu wprowadzono pieniądz porcelanowy, w Ziembicach na przykład wprowadzono pieniądze z zielonego dymionego szkła, wykonywano je z różnych tam stopów, z różnych znali, różne miasta sobie różnie z tym radziły, no i każde z nich wydawało notgeldy w formie papierowej. To jest przepiękna rzecz do zbierania, tą moją już niektórzy z was znają, to jest 25 pfenigów. Z odniesieniem do lubańskich zakładów przemysłu bawełnianego, bo Lubań kiedyś całemu światu nosy podcierał. Ci, którzy oglądali serię o wędrówek o Lubaniu, wiedzą zapewne, pamiętają. No i miałem do tej pory tego jednego banknocika, tego jednego notgelda, a ostatnio udało mi się dokupić pozostałe. Tutaj kupiłem w ładniejszych kolorach, ten mój był wyblaknięty. To jest to, co widzieliście przed chwilą, ale w takiej pełnej krasie kolorystycznej. Czerwony, tutaj dla porównania, wyblaknięty i w pełni ładny. Do tego udało mi się dokupić 10 fenoli. To jest portyk lubańskiego ratusza. Wejście do lubańskiego ratusza, przepięknie rzeźbiony. Do dziś jest do obejrzenia, zachował się. Ratusz zresztą znajduje się tutaj na tej monecie i to paluchem pokazuje, nie mam nic do pokazywania pod ręką. To jest ten portyk, to wejście tutaj w tym miejscu. Bardzo fajny, bardzo się z tego cieszę. Druga strona jest mniej ciekawa, tutaj kryje się herb lubański, dwa klucze, legendę tam też słyszycie, na wędrówkach o Lubaniu opowiadam, wędrówkach po Lubaniu. Także to jest taki banknocik i do tego mam 50 fenoli. 50 fenoli z panoramą. Widać tutaj wszystkie wieże lubańskie, było ich kilka. Niektóre nie istnieją, między innymi ta na kościele Świętej Trójcy, na bazylice wówczas Świętej Trójcy. Pozostałe też się nieco pozmieniały. Po II wojnie światowej zostały ograniczone wysokościowo, ale to wszystko w wędrówkach po Lubaniu. I z drugiej strony wracamy do herbu lubańskiego. No przepiękna kolorystyka, przepiękny gotyk w napisach. Śliczne są te banknoty. Mam komplet wreszcie, bardzo się cieszę. Jak widzicie, rok 1920. Na poprzednich nawet nie sprawdziłem, nie spojrzałem, który to był rok. No ale też 1920. I też nie widzę gdzie. Nie widzę tutaj roku, nie wiem gdzie się kryje. No ale ogromnie zadowolony może z tej strony jest. Tak, 1920, wszystkie z 1920 pochodzą. Ogromna dla mnie radocha, jako regionalista mam wspaniały drobiażdżek do mojej kolekcji. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za uwagę. Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często, trzymajcie za mnie kciuki na zlocie u Tomasza. Trzymacie je też za siebie, bo jeżeli ja coś znajdę, to wy to zobaczycie. Będzie przyjemnie. Niech moc będzie z wami. Wszystkiego dobrego. Hej.